Witam wszystkich Państwa na webinarze Skyward Community. Zapraszam na dzisiejsze nasze spotkanie, które będzie podzielone na 8 części. I tak pokrótce. Pierwsze to powitanie, witam Państwa serdecznie, później krótki film wprowadzający. Następnie będziemy mieć, proszę Państwa, film wideo taki po prezentacji, żebyśmy zapali chwilę oddechu. Zrobimy taką część zapisania się na kartach historii z filmem i zakończymy nagranie na tej części. Natomiast w części 8 przejdziemy do wiadomości i pytań, także proszę sobie dzisiaj przygotować pytania. Postaram się odpowiedzieć w miarę moich możliwości i wiedzy. Dalej, mam tutaj na naszym czacie wklejone dwie informacje dla Was. Pierwsza to jest, proszę sobie skopiować te osoby, które jeszcze nie miały możliwości przeczytania o naszej transporcie strunowym w naszych mediach tych mainstreamowych. Mówię tutaj o Interi i o Komputer Świat, który jest bezpośrednim dostawcą wiadomości do Onetu, jak również ten trzeci link, który jest poniżej, to jest link do wysłania pytania dla pana Masłowa, które wysyłacie swoje zapytania tak cyklicznie co 2 tygodnie, więc możecie sobie to pokopiować, żebyście mieli tutaj wszelkie informacje. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy od filmu. The Sharjah Research Technology and Innovation Park was mandated to develop and manage an innovation ecosystem that promotes research and development and supports enterprise activities and the triple helix collaboration of industry, government and academia. In October 2018, SRTI Park reached an agreement with Skyway Technologies to build a test site at the facility for the project. It's a hanging track transport system in Sharjah, have taken a huge step forward. Skyway Technologies company has been operating a production facility with a 36-hectare Ecotechnopark test site near Mirna Gorka in Belarus since 2015. The various transport system should cover the needs of passenger transport in city and commuter at speeds of up to 600 kilometers per hour. Skyway claims that its small transport units with variable passengers capacity can travel safely at intervals of 2 seconds. Thus providing a transport capacity of up to 50,000 passengers per hour. His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Supreme Council member and ruler of Sharjah, witnessed the launch of the experimental phase. He inspected the work and had a look inside one of the unicars. Urban transport concept and technology, which is being tested in Sharjah before being marketed on global scale.
aims to cover 2.8 kilometers stretch from Sharjah Airport Road to the University City Road. Research and development work would be carried out on the basis of the Skyway Innovation Center at the Sharjah Research Technology and Innovation Park. It is planned to create a component center which will train specialists for the project designing, engineering, construction and operation of the string transport. Skyway designed to become the centerpiece of Sharjah's research and development activities. A mega structure of a clean transport technology. Okej. Mamy pierwszy film za sobą, a jeden obraz to 1000 słów, jak dobrze Państwo wiecie, więc przechodzimy do prezentacji głównej. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Informuję te osoby, które nie były z nami od początku, że na naszym czacie wkleiłem tutaj trzy informacje na temat naszego transportu i artykułów, które są w tej chwili nadawane w Interi i w Komputer Świat, którym jest dostawcą dla Onetu. I trzecia informacja to jest taka, że macie tutaj Państwo link do wiadomości, które wysyłamy do Pana Masłowa cyklicznie z naszymi zapytaniami. Ale teraz wracamy do prezentacji. Witam jeszcze raz Janusz Tomczak, kilka słów o sobie, o tym, czym się zajmuję. Dlaczego jestem w tym biznesie, drodzy Państwo, więc tak jak widzicie, rok 90 do dnia dzisiejszego własna działalność gospodarcza, następnie 2002-2007 studia z marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi kierunek, od 2016 czynny inwestor w Skyward Community, a w latach 2018-2019 przechodziłem szkolenie dla ambasadorów Skyway. Proszę Państwa, i to jest szkolenie 3D Coaching and Business. Na tym szkoleniu odbywało się ono przez blisko 8 miesięcy. Uczestniczyło w nim 108 osób, ukończyło 104 z 18 krajów. Cel szkolenia przede wszystkim integracja, podniesienie umiejętności sprzedaży, budowanie struktur i pozyskiwanie partnerów i inwestorów biznesowych. Trening ten się zakończył 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie otrzymaliśmy tytuł i dyplom i status ambasadora Skyward Community. Szkolenie to ukończyło z Polski 8 osób, nasza dyrektor regionalna pani Natalia Fujtak, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiuk, którego witam serdecznie. Ten trening, to szkolenie odbywało się pod kierunkiem pana Jurija Galaty, to jest ten pan, którego tu zakreśliłem w kółeczko. Jurij Galata jest Litwinem, jest trenerem, coachem, mistrzem olimpijskiej sprzedaży. Szkolił między innymi dla takich firm jak Amway, Mary Kay, Beckers, Tikurila, a ostatnio nawet do AstraZeneca, która jest, jak niektórzy z Państwa wiedzą, dostawcą nowej szczepionki na COVID-19. Cała ta uroczystość, całe to szkolenie zakończyło się, jak mówiłem wcześniej, przekazaniem nam dyplomów, a dyplomy nam wręczył Jewgenij Kudraszow, to jest ten pan tutaj koło mnie, co stoi, to jest nasz szef naszej Skyward Community. I tyle, proszę Państwa, się zadziało w roku 2019, ale wcześniej jeszcze chciałem powiedzieć o moim pobycie na Białorusi, bo to jest miejsce, w którym znajduje się siedziba naszej firmy i nasz poligon doświadczalny w Marinachorce.
Ja byłem tam trzykrotnie od roku 2017, 18 i 19. Na każdym z tych zdjęć widać mnie, tutaj widzicie mnie, drodzy Państwo, w towarzystwie moich partnerów, przyjaciół. Tutaj nawet w roku 2019 jest takie szczególne zdjęcie, bo mam zrobione z panem Jurijem, Anatolijem Junickim, a pan Anatolij Junicki był z nami tylko na festiwalu, bo dzień później była organizowana konferencja i już go nie było, bo rankiem wylatywał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie w tej chwili jest w pełni zaangażowana nasza firma i robił tam pracę dla naszych i waszych interesów. Podczas mojego pobytu w Białorusi w roku 2018 i 2019 brałem udział również w konferencji organizowanej przez Skyward Community. Tu chcę Państwu nadmienić, że festiwal w Marinachorce, który widzieliście na poprzednich zdjęciach, jest dla wszystkich inwestorów, sympatyków, miłośników transportu strunowego. Natomiast konferencja była organizowana tylko i wyłącznie przez naszą macierzystą firmę Skyward Community. Tu w roku 2018 udało mi się również sfotografować z panem Junickim, jak również z moim kolegiem Henrykiem Warchołem z Karpacza, którego serdecznie pozdrawiam. A w roku 2019 byłem z bardzo wąską grupą inwestorów, w zasadzie moją pierwszą linią z panem pani Ireny Krakowia, która nie jest w mojej linii, natomiast była pod naszą opieką, natomiast pozostali panowie trzej, czyli Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawidiuk i Hubert Małecki, to są moi bezpośredni partnerzy, których namawiałem przez 2 lata, żeby ze mną wyjechali do Marinachorki. Finał był taki, że po powrocie każdy z nich dokupił sobie pakiet inwestycyjny. Był z nami również i dołączył do naszej grupy Siergiej Masłow, to jest ten pan tutaj, taki wysoki, młody człowiek za nami, który jest Białorusinem, pracuje i mieszka od dłuższego czasu w Polsce i służy nam również pomocą, jeżeli chodzi o tłumaczenie naszych spotkań. I tyle wstępu i zapraszam Państwa już na prezentację. Drodzy Państwo, w roku 1914 rosyjska fabryka słodyczy Nimen dla uatrakcyjnienia swojej sprzedaży wypuściła takie kolorowe rysunki, karteczki z transportem i wizją, jak ten transport będzie wyglądał za 200 lat. Była to swobodna wypowiedź artysty, który to widział, jak to za 200 lat będzie wyglądał transport i poruszanie na ziemi. Widzimy tu między innymi jakiś latający tramwaj, tu jakiś tam balon z pasażerami, a w głębi to, co nas najbardziej interesuje w tej chwili, to eskapada, już była wtedy wymyślona taka kratownica i po niej poruszał się taki powietrzny tramwaj. I tak to widział artysta, z tym, że artysta się pomylił, drodzy Państwo, o 200 lat, o 100 lat, przepraszam, bo to, co mamy dzisiaj, to jest przykład tego zdjęcia. No, cywilizacja przyspieszyła bardzo mocno, wynikiem tego było między innymi rewolucja i 2 wojny światowe i że ten świat i ten przemysł industrialny ruszył bardzo mocno do przodu. Widzimy tutaj doskonały przykład tego, co się dzieje w dniu dzisiejszym, czyli mam ogromny ruch na drogach, tu taki jest przykład drogi stanowej między Stanami a Meksykiem, tu natomiast drogi z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wszędzie panuje ogromne natężenie ruchu, dosyć duży chaos, który stwarza również niebezpieczeństwo. Podobna sytuacja dzieje się na drogach morskich, nie jest tu wcale lepiej, ponieważ ja miałem kiedyś spotkanie z moimi przyjaciółmi, którzy pracują w branży paliwowej i powiedzieli mi takie zdanie, że gdyby ustawić statki, kontenerowce, tankowce i takie statki pasażerskie, mniejszej, większej jednostki pływające w takiej ścieżce, jak to jest na autostradzie, to byście się Państwo przerazili tyle, ile tego po prostu pływa po naszych wodach oceanicznych, śródlądowych i morskich. I na morzach, tak? Ale proszę zobaczyć, mamy tutaj przykład ogromnej ilości kontenerów czekających na załadunek i wyładunek i statki do załadunku, a tam w dalszej perspektywie czekające na nią statki do załadunku i wyładunku. I to stwarza nam kolejne problemy, które mamy dzisiaj do rozwiązania.
ponieważ to, co człowiek zbuduje, to, co zrobił w przeciągu tam powiedzmy 200 lat już bez mała, jeżeli chodzi o takie usprawnienie transportu drogowego i morskiego, zaczyna ulegać w pewnym momencie te zniszczeniu, bo natura walczy o swoje. I tu mamy takie przykłady dosyć skrajne, ale które są oczywiście takie, które dzisiaj dotykają nasz transport i nasze prace, które wykonaliśmy w tym kierunku. Czyli mamy drogę, widzimy tutaj pięknie wybudowaną, taką asfaltową na Dalekim Wschodzie, gdzie borykają się z burzami piaskowymi. Natomiast nasi współobywatele ziemscy na północnej strefie mają problemy z trasami, które wybudowali, liniami kolejowymi, które zostają przez zacpy, przez śniegi, przez mrozy mocno zasypane i utrudniają poruszanie się zarówno do transportu towarowego, jak i ludzkiego. Natomiast w naszej strefie klimatycznej sytuacja wygląda trochę inaczej, bo poprzez ocieplenie klimatu mamy teraz takie lokalne podtopienia, mamy lokalne takie nawalne deszcze i to powoduje, że w pewnym momencie tak te burze zbierają takie ilości deszczu na niewielkim terenie, że powodują one duże zniszczenia zarówno mostów, jak i lokalne podtopień dróg. Także kolejnym i pierwszym jednym z dwóch problemów, które mamy dzisiaj do rozwiązania i ma ludzkość, to jest przeciążenie tras transportowych i oczywiście brak ich zabezpieczeń. Natomiast to wszystko prowadzi do tego, że ludzkość, która już liczy blisko 8 miliardów, korzysta ze wszelkich dobrodziejstw, jakie niesie za sobą życie we współczesnym świecie, czyli korzystamy z transportu samochodowego, kolejowego, oczywiście energii. To wszystko powoduje, że ten nasz luksus życia takiego codziennego jest też wynikiem dużych kosztów, które stwarzamy w naszej ochronie środowiska, więc mamy zanieczyszczone powietrze, lasy, łąki, jak również rzeki i morza, bo wydobycie złóż ropy naftowej czy eksploatowanie złóż naturalnych, węgla, rud metali powoduje to, że my degradujemy to środowisko, więc kolejny problem, który mamy do rozwiązania, to jest zanieczyszczenie środowiska, z którym w tej chwili naprawdę walczy świat i widzimy ten problem, bo nie jesteśmy my tylko tu na Ziemi, bo będą jeszcze następne pokolenia. Dobrym sygnałem takim dla nas tutaj jest to, że niedawno wygrane wybory przez pana prezydenta Johna Bidena i jego pierwszy podpisany dekret, czyli podpisał porozumienie paryskie, spowodowało, że Stany Zjednoczone wróciły na drogę, o którym ochrona środowiska jest na pierwszym miejscu. Dzisiejszy świat ma wiele pułapek, ale też wiele dobrodziejstw. I drodzy Państwo, no modą jest taką w tej chwili, że każdy taki liczący się koncern samochodowy produkuje już auta, które wykorzystają do napędu energię elektryczną. Niemniej nie bądźmy tutaj dziećmi, nie bądźmy naiwni. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że energia, którą w tej chwili zasilane są samochody, pochodzi przede wszystkim ze złóż naszych naturalnych, czyli mamy tutaj, mam tu na myśli węgiel, olej naftowy, gaz, energię nuklearną, która jest wykorzystywana w elektrowniach jądrowych, około 8% z wodoru, ale zaledwie 2-3% z odnawialnych źródeł energii. I to jest to, co dzisiaj jest modne, ale też, drodzy Państwo, no znikąd ta energia się nie bierze, tak jak mówiłem wcześniej. Próbujemy na wszelkie sposoby dzisiaj pozyskać tą energię zarówno z wody, z wykorzystania powietrza przez farmy tych wiatraczne i farmy fotowoltaniczne, ale to rodzi, drodzy moi, kolejną pułapkę, bo zapotrzebowanie jest tak duże na energię i na naszą konsumpcję, na życie zarówno, które prowadzimy dla przemysłu i osób fizycznych, prywatnych, że wydajność tych wiatraków, tych pól farów fotowoltaicznych jest na razie niewielka, więc musimy energię oszczędzać i stwarzać takie możliwości, żeby wszystko to, co produkujemy, zarówno w transporcie i w użyteczności publicznej, w naszym gospodarstwie domowym, było po prostu jak najbardziej energooszczędne. I tu jest taki skrajny przykład, który ja zawsze, mi się to zdjęcie podoba, bo widzimy tu cudowne krajobrazy, miejsca, w którym mogą wypoczywać ludzie i zwierzęta tutaj żyć. Natomiast
zabudowane są panelami fotowoltaicznymi, więc to jest już jedna z pierwszych pułapek, która na dzień dzisiejszy pokazuje, ile tej energii potrzebujemy, żebyśmy mogli dalej funkcjonować w takim komforcie, w takim luksusie, jak jest na dzień dzisiejszy. Czyli kolejny problem do rozwiązania to jest wysokie zużycie energii elektrycznej. Drodzy Państwo, wiemy, jaki jest transport w tej chwili oferowany nam na naszej kochanej ziemi. Czyli mamy transport kolejowy, samochodowy, powietrzny, również takie transporty lokalne, typu jak tutaj ten funikar, że podwozi nas jakimiś tam wagonikami na wzgórza. Mamy transport, gdzie przemieszczamy się po naszych tam trakcjach wodnych, no i tutaj typowy wyciąg do kolejek takich narciarskich, do zjeżdżalni. Natomiast to są wszystko transporty, które się cechują, jedną ich cechą jest wspólną to, że one nie mają transportu własnego, tylko mają zasilanie zewnętrzne. Człowiek na różne sposoby próbował i próbuje wynieść transport na drugi poziom, bo no cóż, no, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy dzisiaj bardzo dobre drogi, autostrady i tym podobne rzeczy. Niemniej ten ruch samochodowy, to natężenie naszego transportu jest takie, że po prostu brakuje nam miejsca. I były już próby i są próby wyniesienia transportu na drugi poziom, ale on ze względu na to, że wykorzystuje dzisiejsze zdobycza techniki i materiałów, powoduje to, że on jest bardzo energo- i materiałochłonny i nie ma jakiejś takiej społecznej i światowej akceptacji. No, widzieliśmy tam przed chwilą w Chinach taki tramwaj na powietrzu, widzieliście Państwo, jaka to potężna konstrukcja. Tutaj mamy kolej żelazną, która jest wybudowana gdzieś tam w rejonach Wielkiej Brytanii. Potężne tutaj taki akwedukt, taki widzimy, co to się porusza, ten most, wiadukt. I widzimy nowoczesną kolej magnetyczną, widzicie Państwo tutaj zrobioną i to wszystko są bardzo potężne konstrukcje budowlane, które wykorzystują oczywiście myśl techniczną, ale też kosztują bardzo dużo pracy, nakładów, energii ludzkiej i materiałowej, kosztowej i to nie ma takiego powszechnego użytku. Po prostu te koleje są nadal, można powiedzieć, że są eksperymentalne. Niemniej my spotkaliśmy się tutaj, żeby szukać na to wszystko rozwiązanie. I było kilka takich osób na przełomie XX i XXI wieku, które spowodowały, że ta myśl, abyśmy się poruszali szybciej, taniej, wygodniej, spowodowała, że mamy dzisiaj sytuację taką, że wchodzimy w nową erę transportową. Osobami, które niewątpliwie miały ogromny wpływ na rozwój cywilizacji i transportu w ogóle, to był pan Henry Ford, Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i Aleksander Junicki. To są wizjonerzy, którzy spowodowali, że nasza cywilizacja, że myśl, że nasz transport poszedł bardzo do przodu. Pan Henry Ford przede wszystkim to był właścicielem General Motors, drodzy Państwo, i stworzył pierwszą linię produkcyjną, że te tam samochody były montowane na taśmie, czyli po prostu ograniczył bardzo w dużym stopniu koszty produkcji i zwiększył jego wydajność, tak że ten samochód był dostępny dla zwykłego, nie powiem Kowalskiego, ale Smitha na przykład, mówimy to o Stanach Zjednoczonych. Pan Aleksander Ciołkowski to jest naukowiec, który był protoplastą takiego kosmizmu radzieckiego. Z jego pracy, z jego doświadczeń bardzo czerpał nasz główny wynalazca, pan Aleksander Junicki. Następną osobą niewątpliwie, która miała ogromny wpływ na konstrukcję, na popchnięcie świata do przodu, był pan Gustav Eiffel. Był to człowiek, który był inżynierem, konstruktorem, przemysłowcem, który budował mosta zarówno żeliwne, jak i stalowe, ale najbardziej zasłynął w świecie z wybudowania wieży Eiffla w roku 1900 na ówczesne Expo. Ja byłem w roku bodajże 2006 albo 2007 w Paryżu, miałem okazję być na tej wieży. Muszę Państwu powiedzieć, że robi ogromne wrażenie. Byłem wtedy, w tym 2006 roku, pierwszy raz na tak
na takim obiekcie, na takich wysokościach, bo kilka lat później byłem gdzie indziej, ale o tym za chwilę. No i twórca naszej technologii transportu strunowego, pan Aleksander Junicki, który niewątpliwie czerpał z doświadczeń i wiedzy swoich poprzedników i stworzył nową dziedzinę transportu, nową gałąź, która nazywa się transport strunowy. Pan Aleksander Junicki wielokrotnie mówił w swoich przemówieniach, informował zarówno inwestorów, jak i przyszłych użytkowników, którzy będą korzystali z naszego transportu strunowego, że on wypowiedział takie credo: tworzymy branżę transportu strunowego i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Słowa te wypowiedział generalny konstruktor transportu strunowego Skyway, pan Anatolij Edwardowicz Junicki. Miałem okazję kilka razy widzieć pana Junickiego, nie było mi dane z nim porozmawiać, ale wszystko przede mną. Bardzo się cieszę, że mój kolega Mariusz Duczmański, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jest to mój ziemianin z Konina, bo w tym mieście mieszkam, on razem ze mną mieszkał, w tej chwili się wyprowadził do Krynicy Górskiej, zaprosił mnie do tego biznesu i dał mi poznać i zobaczyć, co daje możliwości transportu Skyway. Pan Junicki jest autorem wielu prac naukowych, grantów dla ONZ-u, jest przede wszystkim inżynierem i konstruktorem, jest twórcą transportu strunowego, ale też bezinwazyjnego transportu wynoszenia poza kulę ziemską transportu. Jest to następny etap naszej przyszłej współpracy z panem Junickim i z naszą firmą, niemniej w tej chwili skupiamy się na transporcie strunowym. Pan Junicki opracowywuje tą technologię od blisko 40 lat i tak ona wygląda na dzień dzisiejszy. To, co jeszcze było wizją artysty, że transport będzie się poruszał po eskapadach za 200 lat, macie Państwo dzisiaj na zdjęciach w realu. Te zdjęcia są zrobione w Marina Horce. Jest to miejsce, w którym testowana jest nasza technologia, certyfikowana, w którą odwiedza tysiące inwestorów, sympatyków, jak również delegacji z całego świata, zarówno na szczeblu lokalnym i rządowym, bo wiele osób, wiele państw i instytucji jest zainteresowane naszym transportem. Tu mamy dwa przykłady dwóch linii, które wykorzystują transport i technologię transportu strunowego. Element taki półsztywny i Kratownice. Widzicie Państwo, tutaj mamy Unibajka U4621. Ja miałem okazję tym pojazdem, na tej linii jeździć w Marina Horce. Natomiast również miałem okazję jechać na Kratownicy, tylko innym typem pojazdu. Kratownica służy przede wszystkim do transportu osób i towarów, bo tak, również taką mamy możliwości. I możemy tutaj wykorzystać zarówno transport górny, jak i dolny. Zobaczycie to Państwo w dalszej części prezentacji. Natomiast Kratownicę jeszcze możemy wykorzystać dodatkowo do poprowadzenia mediów, czyli wody, prądu i jakichś tam światłowodów, telekomunikacji. Jest to bardzo dobra alternatywa do wznoszenia naszych budowli, naszego transportu, ale to w dalszej części. Nasza szyna, bo to jest podstawa naszej technologii, oparta jest na tym, widzicie tutaj Państwo, schemacie. Więc przede wszystkim to jest stalowa nasada. Wszystko to jest zamknięte w takim specjalnym korpusie stalowym. Wewnątrz mamy struny stalowe naciągnięte, zespawane elektrycznie. Wszystko to jest owinięte takim specjalnym betonem, którego za zadaniem jest przede wszystkim utrwalenie tych strun, ale jak również pochłanianie hałasu i konserwacja. U nas przez to, że spawanie jest tak zwane bezspojnowe, nie ma czegoś takiego, jak podróżujemy zarówno tam pociągiem czy tramwajem, że mamy taki charakterystyczny taki stuko, taki jest. Tego tutaj, drodzy Państwo, nie ma. Miałem okazję jechać tym dwukrotnie w roku 2018-2019 i naprawdę muszę Panu powiedzieć, że to jest na bardzo wysokim poziomie. Struna, konstrukcja w betonie, widzicie, ma różne, drodzy Państwo, zastosowania. Mamy tutaj kilka przykładów. Tu mamy wieżę w Dubaju, tu mamy wieżę telegraficzną w Kanadzie, a tutaj mamy typ Kratownicy, która jest na przykład na przykładzie wieży Eiffla. Miałem okazję być
na wieży Eiffla, ale również w roku 2019, będąc na szkoleniu 3D Coaching and Business, byłem z grupą naszych liderów, z naszych ambasadorów na wycieczce. Byliśmy na wieży w Dubaju na 240 piętrze, to jest ponad 400 metrów nad poziomem gruntu. Muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie jest po prostu boskie. I ten obiekt był wybudowany zaledwie 7 lat, więc zobaczcie, co dzisiaj da technologia, jak można wykorzystać dzisiaj strunę, beton i tu w zasadzie aluminium i szkło, nic więcej nie było. Wykorzystanie struny, czyli materiału, który przynosi bardzo duże obciążenia, mamy też bardzo dobrze pokazane na budowie mostu. Zobaczcie Państwo, tu główny filar, który ma dziesiątki tych cięgn, to wszystko jest właśnie wsparte, naprężone, gdzie ta konstrukcja przynosi ogromne obciążenia, ale jest w zasadzie konstrukcją lekko. Ale to jest konstrukcja, która w naszym wydaniu dla nas jest ciężka. My możemy zaproponować naszym inwestorom nasz transport, który jest tak dużo, dużo więcej wydajny, jeżeli chodzi o przepustowość i dużo, dużo, bardzo dużo, dużo tańszy. I tańszy zarówno w eksploatacji, jak i w budowie, bo widzicie tu przykład wykorzystania półsztywnej konstrukcji, którą mamy w tej chwili zrobione w makiecie komputerowej, gdzie podróżują unibusy U4-210. To są pojazdy, które mieszczą od 12 do 14 osób. Nad poziomem gruntu od 5 do 25 metrów. U nas nie ma problemu z topografią terenu, więc możemy sobie tutaj spokojnie podróżować i nad wodą, i nad morzem, i gdzie tylko tam wyobraźnia ludzka sięga. I zaletą tego jest to, że my mamy konstrukcję na słupach, czyli nasza konstrukcja oparta jest na słupach, drodzy Państwo, natomiast stężenie między jednym a drugim odcinkiem może być nawet na odległość do 5 km. Widzicie tutaj przykład pokazany różnej topografii terenu, że mamy i wodę, i pagórki, i górki. Dla nas to nie ma większego problemu, dlatego że, jak mówiłem wcześniej, oparta na słupach, nad poziomem gruntu i stężona co nawet 5 km. Wykorzystujemy nasz transport zarówno dla osób, dla transportu ludzkiego, jak i dla transportu towarowego. Tutaj mamy przykład pokazany, widzicie drogę, może być miejska, może być jakaś tam powiedzmy międzymiastowa, gdzie jest potężne zatężenie ruchu, duże niebezpieczeństwo i nasze pojazdy poruszające się nad poziomem gruntu, gdzie jest pełne bezpieczeństwo, gdzie możemy nawet co 2-3 sekundy takie pojazdy wypuszczać w zależności od natężenia ruchu. I swoboda poruszania się, jak również bezpieczeństwo, bo my używamy nad poziomem gruntu nasz transport, a poza tym jest to wszystko sterowane w technologii komputerowej, na dziś nawet w technologii blockchain, tak jak jest wykorzystywana dzisiaj kryptowaluta, gdzie nie ma praktycznie ingerencji osób trzecich. To samo dotyczy transportu towarowego. Jest to nowość w firmie, która jak ja wchodziłem do Skyward Community, jeszcze nie było nawet mowy o czymś takim, natomiast nasi partnerzy z Bliskiego Wschodu, bo tam w tej chwili mamy największe natężenie i zainteresowanie naszą technologią, najbardziej są zainteresowani w tej chwili transportem kontenerowym. I to inżynierowie wspólnie z panem Junickim zaprojektowali i wymyślili w ciągu zaledwie półtora roku. W roku 2018 byliśmy obecni po raz drugi na targach branżowych InnoTrans. To są takie targi, które są organizowane cyklicznie co 2 lata dla branży właśnie kolejowej, tramwajowej, samochodowej, przede wszystkim dotyczącej transportu. I tam mieliśmy przykład pokazania i zastosowania właśnie wykorzystania naszej struny, na czym to polega i pokazania naszych pojazdów. Byliśmy w roku 2016 naszym unibajkiem i unibusem, natomiast w roku 2016 unibajkiem i unibusem, a w roku 2018 pokazaliśmy nasze przekroje naszych tras strunowych, jak również nasz pojazd szybkościowy High Speed Unibus U4-365 i to był pojazd, który, drodzy Państwo, zrobił furorę wtedy na targach. Mamy
trzy rodzaje linii naszych transportowych, sztywno, kratownice i uginająco są. Te trasy są wszystkie kompatybilne. Widzicie Państwo, w zależności od wykorzystania, każdy ma strunę beton, tą nakładkę stalową, więc wszystkie mają podobną konstrukcję w zależności od zastosowania i wykorzystania. Zdjęcia z realu, przykład pokazania konstrukcji uginającej się tutaj, po której jedzie Unibus U4210 i półsztywnej, po której porusza się Unibike U4621. Ja miałem okazję w roku 2017 jechać tym pojazdem, Unibusem U4210, po tej linii i tym samym pojazdem po kratownicy w roku 2018. Ale chciałbym tu Państwu dla osób nowych, które są, przekazać taką ciekawostkę, bo jak byłem w roku 2017 na Ekofestiwalu, to jest to miejsce, gdzie organizowane jest spotkanie dla wszystkich inwestorów, miłośników i sympatyków Skyway, to ta podpora była na zasadzie kratownicy. Tak jak tutaj. I ona wtedy miała możliwość przenoszenia pojazdów do 700-800 kg. Takie było jej założenie. Ale pan Unicki, ponieważ jest osobą bardzo kreatywną, ma swoje doświadczenie życiowe, za pomocą bardzo prostego zabiegu zamknął tą konstrukcję kratownicy w obudowie stalowej, wypełnił ją oczywiście tym betonem naszym, to wszystko są materiały opatentowane i ten prosty zabieg spowodował to, że te pojazdy mogą już przenosić ciężary o ładowności nawet do 1600 kg, więc to jest prosty zabieg naprawdę dla budowniczych, dla wykonawców, żeby wykonać kratownicę albo taką pełną konstrukcję i zobaczmy, że od razu mamy dwukrotną wartość, jeżeli chodzi o przewóz osób i towarów. A myśl go naszła taka, jak opowiadał, że Związek Radziecki, te osoby, które są tutaj starsze, to pamiętają, że był taki twór na ziemi. Wiele osób radziło sobie tak jak my w latach 60., 70., 80., że woziło towary tam i zarówno i żywność, i nawet zwierzęta, i budowlane woziło się tam swoimi samochodami osobowymi własnymi. W Rosji takim popularnym samochodem było Żyguli, to jest Łada późniejsza, taki coś mniej więcej wyglądu Fiata 125P i w tych bagażnikach, na tych tylnych siedzeniach przednich przywoziło się tam po prostu cuda. Zarówno mówię i żywność, i zwierzęta, i wszystko. I to naszła taka myśl pana Junickiego, że jeżeli by wzmocnić taką konstrukcję, to można by było również wykorzystać, że ludzie będą nie tylko podróżowali osobiście, ale też będą mogli przewozić sobie jakieś tam drobne swoje materiały, czy tam budowlane, czy jakieś tam żywnościowe. Ale idziemy dalej. Wielką zaletą naszego transportu jest również to, że jest kompatybilny. My możemy zarówno się implementować do nowego budownictwa, jak do budownictwa istniejącego. Tu jest doskonały przykład pokazany, że mamy dla przykładu galerię handlową. Załóżmy, że to jest galeria handlowa, tak? Jakaś tam kilkupoziomowa. Byłem w takiej na przykład w Dubaju, więc tam było samego parkingu, 7 pięter, tam jak do tej wieży Burkaliw się dochodziło. I my taki transport możemy w ten sposób zaadoptować, że on będzie się po prostu poruszał wewnątrz tej galerii bez jakiejś konieczności przebudowy i rujnowania konstrukcji budowlanej, zarówno do już istniejących, jak i do nowych. I tak, drodzy moi Państwo, mamy kilka problemów, które mamy do rozwiązania i rozwiązuje nasz transport strunowy, czyli mamy przeciążenie tras transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. Konstruktorzy samochodowi, którzy wymyślili samochody na początku XX wieku, dziękuję im bardzo, że stworzyli te auta, nie zastanawiali się nad kosztami, czyli chodzi tutaj głównie o spalanie paliwa, benzyny, bo to była nowość, było stać na to oczywiście ludzi bardzo zamożnych,
Niemniej, jak mówiłem wcześniej, cywilizacja przyspieszyła, rewolucje, wojny światowe. No i poszliśmy z tą naszą technologią do przodu. I dzisiaj mamy producentów takich aut, którzy w zasadzie się koncerny już połączyły. Mamy tam kilka dużych koncernów, które powchłaniały te mniejsze, większe. No ale wspólne ich zadanie jest takie, że oni konkurują przede wszystkim, żeby te auta były bezpieczne, wygodne i tanie w utrzymaniu. I takie auta, które dzisiaj są produkowane, mają na przykład współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,4, auta wyścigowe na poziomie 0,2. Mówię o tym, bo im większy opór powietrza, tym jest większe spalanie. Tu producenci osiągnęli współczynnik 0,4 i na tym się zatrzymali. Natomiast producenci aut wyścigowych, no to tych rasowych bolidów, mają zupełnie inne zadanie. Dla nich opór powietrza jest po to, żeby po prostu to auto na przyziemiu trzymał, bo gdyby nie to, to by nam mogły po prostu kolokwialnie odfruć. Ale biorąc pod uwagę dzisiejszy opór, a co za tym idzie i spalanie paliwa, weźmy sobie przykład to, co oferuje nam transport tradycyjny. Czyli mamy tutaj współczynnik C04 i nasz transport, który jest od 5 do 25 metrów nad poziomem gruntu, gdzie my problemu przyziemia nie mamy. I ten opór powietrza jest zupełnie na innych wartościach jak transport taki klasyczny. Zobaczmy sobie, że nasz pojazd, który będzie podróżował z prędkością do 500 km na godzinę, high speed unibus 4365, ma współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,065, to nawet bolidy tego nie mają, drodzy Państwo. Więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami i absolutnie pobiliśmy konkurencję w tej kwestii w każdej dziedzinie. To się również wiąże z tym, że jak jest mały współczynnik oporu, to jest małe zużycie energii. I zobaczcie tutaj na przykładzie tego slajdu, że podróżując unibusem U4210, który zabiera 14 pasażerów na pokład, przy prędkości 100 km na godzinę spalamy zaledwie 3 litry. To w przeliczeniu na jednego pasażera jest zaledwie szklanka, no więc tutaj koszty tego transportu są praktycznie znikome. Ale idźmy dalej. Mamy jeszcze porównanie do transportu szybkościowego, bo nasz unibus Speed U4365 jest porównywany będzie do transportu lotniczego, bo tu uzyskując prędkości na poziomie 500 km na godzinę, zużywamy 0,93 litra na jednego pasażera. Tu się zabiera 6 pasażerów na ten pokład, ale będą również jednostki większe. Ja miałem okazję w roku 2019 być w tym pojeździe i siedzieć w nim. Więc muszę Państwu powiedzieć, że on robi tak kolosalne wrażenie. To jest tak wykonane z tak fantastycznych materiałów, w takiej jakości, że to jest porównywane do Maserati, do Ferrari. No bo to inaczej tego nie można powiedzieć, bo to jest z najwyższej jakości materiałów i w ogóle ten wygląd, ten futurystyczny i to jak się tam siedzi w środku, że tam pasażerowie mają ekrany te multimedialne przed sobą, mogą tam pracować, wypoczywać, no po prostu kosmiczna technologia. I nie ma się co dziwić, bo pan Anatolij Junicki pierwsze swoje prace zawodowe w życiu zaczynał od konstrukcji rakiet, silników do rakiet takich tych okołoziemskich, bo pracował w Bajkonurze w ówczesnym Związku Radzieckim, dzisiaj to się znajduje w Kazachstanie, a Bajkonur to jest nic innego jak taka jednostka jak NASA w Stanach Zjednoczonych. To jest jego odpowiednik na wschodzie. Tak wygląda dzisiaj realność. Zobaczcie Państwo, Unibike U4621 jedzie z prędkością do 120 km się może poruszać, nawet 150, na takich cieniutkich strunach. To jest tak jak dwa pudełka zapałek złączone. I to ma udźwig nawet do 1600 kg. I on może się poruszać w mieście z prędkością 100 do 150 km na godzinę. Gdzie przy dzisiejszym natężeniu ruchu w korkach jest to możliwe? Absolutnie. Można sobie zadawać pytanie, czy to jest bezpieczne, bo to jednak jest drugi poziom, więc muszę tu Państwu powiedzieć, że my mamy specjalny system opatentowany antywykolejenia, widzicie tutaj,
Natomiast koła, które jednocześnie są kołami samobieżnymi, są również elementem hamującym. Każdy nasz pojazd jest niezależny, bo steruje się sam. On sam jedzie, on ma swój sam napęd, więc my jesteśmy naprawdę bardzo innowacyjną i nowoczesną technologią. Dzisiejsza budowa dróg, ja chcę tu przekazać i pokazać kilka takich przykładów, może nawet skrajnych, jak my wyglądamy w stosunku do naszej istniejącej konkurencji, jeżeli chodzi o budowę dróg, o ich koszta utrzymania, zarówno zużycia paliwa, jak również energii, kosztów zwrotu inwestycji, jak zanieczyszczenia środowiska. Zobaczcie Państwo, przykład budowania dróg. No mamy wybudowane drogi, tak? Budujemy kolejne albo kolejne pasy, więc zabieramy mnóstwo tych prac ziemnych, wycinamy mnóstwo lasów, zabieramy pola uprawne po to, żeby tylko poszerzyć jakiś odcinek drogi, żeby ta przepustowość tych aut była coraz większa. I wcale nie jest lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o drogi kolejowe, bo tutaj też napotykamy na różną topografię terenu i trzeba nieraz wykorzystać nawet takie sytuacje, że trzeba te skały czy tam jakieś tam pagórki, górki wysadzać w powietrze. Zobaczmy tutaj bardzo dobry slajd, który mówi nam o kilku aspektach zarówno kosztów, zużycia energii, zanieczyszczenia środowiska, jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji. Nasza kolej jest tutaj w tym zielonym, oznaczona tym zielonym kolorem. Widzimy tutaj dokładnie, jak to wygląda w stosunku do naszej konkurencji. Ja bardzo często mówię o kosztach kapitału, bo to interesuje nas przede wszystkim inwestorów, gdzie my inwestujemy w tą technologię, jak również przyszłych inwestorów, którzy będą budowali, korzystali z tego. Wybudowanie kilometra bieżącego w zależności od zastosowania trasy strunowej, to się kształtuje od 3 do 8 milionów dolarów. Jeżeli weźmiemy tramwaj, to mamy już 3-krotnie wyższe koszty. Jeżeli weźmiemy drogi typu takiego szybkiego, czy nawet miejskiego, czy autostrady, to jest 4-5-krotnie wyższe. Natomiast skrajny przykład to jest metro. Wybudowanie kilometra metra wiąże się z kosztami w przedziale między 100 a 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Ale jest jeszcze drugi aspekt tych naszych kosztów. Stopa zwrotu, to co interesuje inwestorów przede wszystkim. U nas stopa zwrotu waha się w granicach 7 lat, proszę Państwa. No 7 lat to jest bardzo niewiele. My w tej chwili w naszym kształcie, to jesteśmy ze Skyward Community, mamy 6 rok działalności. Czyli gdybyśmy to zaczęli, wybudowali jakąś trasę, tak jak zaczęliśmy naszą współpracę, to za rok byśmy mieli już ogromne zwroty naszych nakładów. Natomiast metro spłaca się po 40 latach. Podobna sytuacja jest, weźmy sobie wskaźnik wypadków. My mamy drugi poziom, więc u nas wszystko sterowane jest za pomocą technologii, tej mówiłem, komputerowej i blockchainowej. Natężenie ruchu jest uzależnione od zapotrzebowania. My możemy przy wybudowanych trasach puszczać ten nasz transport nawet co 2-3 sekundy, jak jest taka potrzeba. Jak nie ma, to po prostu rzadziej. Drugi poziom, specjalne płoty, które są opatentowane do przejazdu między, powiedzmy, tam jakimiś trakcjami wodnymi, przejściami dla trasy jakichś autostrad czy dróg miejskich, to wszystko już jest zaplanowane i wykorzystane w naszej technologii, więc naprawdę na tym tle wyglądamy wprost genialnie, a nasza konkurencja jest bardzo, bardzo daleko w tyle. Mamy 7 typów pojazdów w tej chwili wyprodukowanych przez naszych inżynierów, przez naszych konstruktorów, zarówno dla takich lekkich pojazdów, jak tutaj Univindu 4651, to będzie pojazd, który będzie traktowany jak taka prywatna taksówka. One mają pracować głównie w parkach rozrywki, w jakichś tam zoo, w miejscach, gdzie jest takie małe natężenie ruchu. Do pojazdów takich już, powiedzmy, jak Unicaru 403 T3,
To jest pojazd hybrydowy, gdzie on tu bierze od 14, 28, a nawet 72 osoby może zabierać. Widzicie, że tutaj jest naprawdę dowolność wykonania i według zapotrzebowania. Ale ogromną dumą napawa nas również nasz transport towarowy, bo ten, jak wcześniej wspominałem Państwu, pojazd jest dopiero półtora roku, gdy on był położony na deskę kreślarską i już jest stworzony. Ogromne zainteresowanie naszych partnerów na Bliskim Wschodzie, mówię tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie mamy już podpisane kontrakty na budowę takiej linii, gdzie będzie od portu Funakan do Centrum Innowacyjnego w Szardży. Do materiałów sypkich, gdzie możemy bezpośrednio z miejsca urobku przewozić to do miejsca docelowego, jak również do na przykład na statki, bo mamy system portowy. I transport do przewozu paczek, gdzie możemy wysyłać towary nawet do 10 tysięcy kilometrów samobieżnie, samoistnie, ale oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze. Przykład taki fotomontażu. Widzicie tutaj możliwość wykorzystania na przykład na Kratownicy górą porusza się transport kontenerowy, natomiast na dole transport miejski albo międzymiastowy. To, co wcześniej wspominałem, mamy też patent na wykorzystanie transportu morskiego, gdzie budujemy do 25 km w głąb mórz i oceanów możliwość transportowania zarówno materiałów sypkich, jak i paczek bez konieczności budowania portów. No to jest coś wprost genialnego rozwiązania. Nasza firma pracuje oczywiście według standardów światowych. Dowodem na to jest otrzymany dokument i certyfikat ISO 9000-2015, który otrzymaliśmy w lutym 2018 roku. Jednostką certyfikującą był TÜV Thüringen. Ponad 80 patentów i certyfikatów od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Jesteśmy tutaj mocno zabezpieczeni, możecie być, drodzy Państwo, spokojni. Na tym pracuje nasz szef i cały dział, który dba zarówno o interesy firmy, jak również o interesy inwestorów. Trochę się pochwalimy. Mamy wybudowany w połowie roku oddany 2020 nasz nowy obiekt SV Plaza, 9 tysięcy metrów. Przeniesione tam w większości są nasze działy projektowe, jak również te, które zajmują się tam marketingiem. Przede wszystkim po co? Po to, aby chronić naszą technologię, bo wywiad gospodarczy w tej chwili to jest jeden z takich aspektów na świecie, że oni pracują dzień i noc, żeby tylko podejrzeć jeden drugiego. Dla kompatybilności przesyłu informacji i po to, że te działy, które są w tej chwili w jednym budynku, zupełnie pracują na innym poziomie. Podobna sytuacja miała miejsce również w roku 2019, bo to jest obiekt, który był jeszcze do połowy roku 2019 naszą własnością. Natomiast pan Junicki doszedł do wniosku, że on szanuje pieniądze inwestorów i postanowił, że dokupi tą drugą część z powyższych względów, jak w tym budynku jest SV Plaza, bo stwierdził, że wynajem jest drogi, a swoje to swoje, w przyszłości to i tak to się spłaci. Niemniej bardzo dużą dumą i takim, proszę Państwa, naszym chlubnym miejscem do pokazania dla całego świata są nasze zakłady produkcyjne. Mamy ich aż trzy. Wszystko znajduje się w Mińsku, w stolicy Białorusi. Rok 2015 otrzymaliśmy od pana Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi, teren po byłym poligonie samochodów takich opancerzonych, czołgów, taki były poligon, który się mieści w Malina Horce. On jest 70 km na południowy wschód od Mińska, byłem tam trzykrotnie. To już jest teren po rekultywacji w roku 2016. Prawie pół roku służby takie te budowlane ten teren doprowadzały do takiego stanu, jak tutaj widzicie, płaskiego, bo to było tam podobno masakra, co tam było zrobione. No ale to był poligon, więc nie dziwmy się. Tak wygląda makieta, która była przedstawiona inwestorom.
oczywiście przekazana też władzom Białorusi, jak to mniej więcej będzie zainteresowane i to wcale za dużo nie odbiega od tego, co jest w rzeczywistości. Tu macie zdjęcie z realu, gdzie jest pokazany nasz poligon naszej technologii strunowej. Mamy już wybudowane 6 tras, 2 do transportu towarowego, do testowania, do certyfikacji i 4 trasy, 5 już w tej chwili do transportu osobowego. Zdjęcia z realu pokazujące Marina Horkę, 3 typy pojazdów, 4. Proszę zobaczyć ten Univi, ten lekki pojazd. Ja miałem okazję go widzieć w roku 2019. Pięknie sobie śmigał na strunie grubości, powiedzmy, takiego palca, no, kciuka. Natomiast tu jest przykład pokazany, dlaczego my to robimy, co jest naszą misją, bo przede wszystkim my jesteśmy po to, żeby ten transport nasz był ekologiczny. I tu macie idealny przykład, Państwo, bo na Kratownicy pokazany jest transport towarowy, a dołem rosną drzewa, krzewy, pola uprawne i o to chodzi, że my mamy tej ziemi nie betonować, nie asfaltować, tylko ona ma służyć ludziom, zwierzętom. I drugi przykład, Kratownica, po której na dolnym poziomie testowany był, jeździ tutaj Univus U4210, natomiast na górze jest high speed, ale to może być odwrotnie, tu może być Unibus, a tutaj może być na przykład Unicod, ten, który przewozi te kontenery. I miejsce dokowania, to jest dosyć ważny budynek, bo tutaj pokazane jest, jak pasażerowie wchodzą i wychodzą. Tutaj jest pierwszy poziom, tu drugi jest taki wypoczynkowy, z roślinami, z takim krajobrazem, można sobie to wyobrazić. Natomiast dolny pokład, ten parter w Marina Horce jest wykorzystany na Muzeum Skyway Transportu. Natomiast w rzeczywistości w późniejszym czasie będzie go można wykorzystać do celów komercyjnych. I drodzy Państwo, nasza przyszłość, to gdzie obecnie mamy największe zaangażowanie, Centrum Innowacyjne w Szardzie. Tu macie makiety komputerowe, jak to ma wyglądać. Tam będą testowane 3 rodzaje transportu, zarówno osobowy, ten lekki, półsztywny i do transportu kontenerów. To jest zdjęcie, które było wykonane pod koniec roku 2019, gdzie już były wybudowane słupy z tymi cięgnami, gdzie był testowany Unicar Tropical U4365. To jest pojazd, który jest specjalnie zrobiony na tamten teren, bo on będzie również wykorzystany do tej naszej trasy komercyjnej, która będzie budowana w Dubaju, ten odcinek 15 km w centrum finansowym i 21 przystankami. To jest bardzo luksusowo wykonane. Był w tym pojeździe również emir Szardży, jego wysokość doktor Sultan bin Mahmud al-Kashmini, przepraszam. I on był również w roku 2019 odwiedzić budowę naszego centrum. Jest na to nakręcony film na YouTubie i w tych telewizjach arabskich możecie sobie to wszystko sprawdzić. I przyszłość, która związana jest z transportem strunowym, to jest budowa ekodomów, które będą wykorzystywały również i współdziałały z transportem strunowym. Mamy budowany taki obiekt również w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Jest już on ukończony. Są tam nasadzenia, w tej chwili meblowania. Jest to obiekt, który będziemy pokazywali wszystkim inwestorom w Centrum Innowacyjnym, jak również wycieczkom odwiedzającym, bo jest to pierwszy od kilkudziesięciu lat wybudowany drewniany obiekt na terenach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ze względu na ogromne temperatury tam istniejące. No i przyszłość, którą również jest jedną z dziedzin naszej firmy, miasta linearne, miasta, które będą wykorzystywały właśnie transport strunowy, ekologię i nie będzie tutaj praktycznie transportu samochodowego. To ma być tak wszystko skonstruowane, że będziemy dochodzili 5 do maksymalnie 10 minut do
przystanków, gdzie będziemy podróżować do, powiedzmy, do centrum miasta, czy nawet dalej. I widzicie tutaj sposób wykorzystania kratownicy, która jest na poziomie od 5 do 25 metrów, gdzie przewożeni są pasażerowie do centrum miast, natomiast tutaj już możemy się między obiektami, a nawet między miastami poruszać. I tak reasumując, jak ten transport strunowy się ma do dnia dzisiejszego? Przede wszystkim jest innowacyjny, nie ma czegoś takiego na świecie, z niczym nie możecie nas Państwo porównywać, do niczego nie, z nikogo nie, tej naszej, tego naszego transportu żeśmy nie kopiowali, to jest zupełnie nowy transport, który pan Junicki opracowywuje od blisko 40 lat i go teraz wprowadzamy na świecie. Nadziemny, bo mamy od 5 do 25 metrów ten tradycyjny nasz transport i możemy również wyżej. Wysoka prędkość, bo pojazdy osobowe mogą podróżować 150 nawet do 500 km na godzinę, a transport towarowy do 120 km na godzinę, więc nie ma czegoś takiego. Bezpieczny, bo drugi poziom, ekonomiczny. Widzieliście Państwo, jak koszt wybudowania kilometru od 3 do 8 milionów dolarów, to są naprawdę znikome koszta do tego, co oferują dzisiaj konkurencja nasza. Łatwo integralny, bo zarówno integrujemy się ze starą infrastrukturą, jak i nową. I przyjazny dla środowiska, bo my czerpiemy napędzanie naszych pojazdów za pomocą energii słonecznej, wiatrowej, spalania śmieci, która jest również częścią prac naszych działów tutaj projektowych, bo firma ma blisko 80 działów projektowych. Drodzy Państwo, dziękuję za prezentację, za tą część taką techniczną, historyczną, w takim, no nie powiem telegraficznym, dość chyba ofitym przekazie przekazałem Państwu te wszelkie informacje. Będziecie mieć pytania, zapraszam później do pytań, która będzie w ostatniej części programu, webinaru. Natomiast teraz proponuję chwilę oddechu, zobaczymy sobie kolejny film i przejdziemy do dalszej części webinaru. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco-Technopark Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East.
Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Dziękuję za film. Przechodzimy do kolejnej części. Zapisie na kartach historii. W naszym centrum testowym w Walinachorce są trzy miejsca w tej chwili, gdzie możemy zaznaczyć swoją obecność jako udziałowcy. Jest to przystanek, Aleja Zasłużonych i sady drzew owocowych i krzewów owocowych. Pan Junicki w roku 2017 dla uhonorowania inwestorów, którzy zawierzyli w jego pracę, technologię, którzy zainwestowali na poziomie $1 milionów w podzięce za ich wkład, postanowił te osoby uhonorować i zrobić takie im pomniki z brązu w skali 1:1 przedstawiające ich postaci. I w tej Alei Zasłużonych jest kilka takich osób. Między innymi jest pan Anatoli Junicki, jego żona Nadjeżda Kosarewi, pan Dmitrij Trechninin i generał Aleksander Lebiec. Miałem okazję to widzieć trzykrotnie, bo byłem tam trzykrotnie, więc potwierdzam, że tak jest. Natomiast osoby, które zainwestowały od $1000 do 16 kwietnia 2017 roku, miały możliwość znalezienia się z imienia i nazwiska na suficie w Muzeum Skyway. To muzeum to jest w miejscu, gdzie jest ta miejsce dokowania naszych pojazdów testowych. Ja miałem okazję w roku 2017 wejść tam do tego muzeum, ale drodzy Państwo, była tak duża kolejka, że po prostu tam trzeba było poczekać ze 2-3 godziny, mi po prostu było szkoda czasu. W następnym roku odwiedziłem na kolejnym festiwalu Walinachorkę i wtedy już bez problemu, bo były zupełnie inne atrakcje. Odwiedziłem to miejsce z grupą inwestorów, liderów z Polski, jak również z moim młodszym synem Franciszkiem. I tam wśród kilkudziesięciu tysięcy nazwisk odnalazłem swoje imię i nazwisko. Widzicie tutaj Janusz Tomczak, potwierdzam, to ja z imienia i nazwiska. Jestem też uhonorowany tym, że jestem wśród tysięcy wybrańców inwestorów również ze swoim imieniem i nazwiskiem w Walinachorce i przyczyniam się moim wkładem, moją pracą do rozpowszechniania technologii transportu sunowego. Natomiast inwestorzy, którzy zainwestowali w granicach $5000, mieli okazję, inwestorzy, którzy mieli wtedy inwestycje na poziomie $3000, dostawali krzewy owocowe, natomiast inwestycja $5000 dawała już drzewo owocowe. Ja nie miałem takiej inwestycji na tamten czas, natomiast miałem partnerkę i mam panią Wioletę Borowską, którą serdecznie pozdrawiam. Ona mieszka w tej chwili w Wielkiej Brytanii. W roku 2018 była ze mną na ekofestiwalu i tam odnalazła swoje imię i nazwisko i swoje drzewko imienne. To ona również. Znaleźliśmy drzewo tam Mariusza Duszmańskiego, mojego sponsora, osobę, która mnie wprowadziła do tego biznesu. I tyle pokrótce wstępu. Teraz chciałem Państwu pokazać krótki film, który wprowadzi w nas w kolejny temat. Хотите стать частью будущего? Частью истории Skyway. Инновационный экологичный транспорт. Сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня.
станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway – это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее – это мы. Ten film dotyczy kolejnej sprawy, którą chcę przedstawić. Zapisz się na kartach historii, zainwestuj w projekt transportu strunowego, stwórz własny hologram. Drodzy Państwo, macie okazję, te osoby, które nie były wcześniej inwestorami, zaznaczyć swoje miejsce w historii i stworzyć i mieć miejsce w Muzeum Skywaya i mieć własny hologram. Ten film, który przed chwilą tu pokazywałem, przedstawia Państwu, jak to będzie wyglądało. Więc jakie są warunki? No więc trzeba się zarejestrować, wypełnić formularz i złożyć odpowiednią inwestycję. Możecie ten hologram ze swoim zdjęciem mieć na kilku rodzajach pojazdów. Na unibajku, unibusie, uniwidzie. Jak również na naszym pojeździe szybkościowym High Speed Unibusu 4365. Co należy zrobić, żeby taki hologram otrzymać? To za chwilę. I drodzy Państwo, zapraszam Was na aktualne promocje. Tyle było wstępu. Jak większość z Was ma informacje. Wszystkie promocje typu te świąteczne, noworoczne się pokończyły. Wróciliśmy do starych pakietów sprzedażowych, gdzie starych pakietów inwestycyjnych, które są w 14 podetapie, pierwszym etapie i on jest trwa nadal. Dostało nam jeszcze chwilkę do zakończenia 15 etapu. I mamy tutaj przykład zrobienia inwestycji na poziomie 33 tysięcy udziałów za 1000 dolarów albo 47 za 1000 dolarów. To jest w takim przedziale pakiecie, który nazywa się Innotrans. To jest dla takich dynamicznych inwestorów. Mamy również możliwość inwestowania dla naszych dzieci, maluszka i studenta, jak również dla inwestorów takich już, którzy myślą o bardzo dużym zaangażowaniu się inwestowaniu. Najdroższa nasza inwestycja jest w tej chwili na poziomie 150 tysięcy dolarów, ma 8,5 miliona udziałów, natomiast jej dyskonto to jest 57. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara zainwestowanych. Mamy pakiet ratalny dla inwestorów też dużych na poziomie 50 tysięcy dolarów, na raty w 10 ratach po 5 tysięcy dolarów. Mamy pakiety takie najbardziej popularne za 1000-2000 dolarów i start i senior od 250 do 500 dolarów za pakiet. One są na poziomie ten najmniejszy 23 dyskonto i senior 26. Te pakiety możecie Państwo nabyć we swoich biurach osobistych, albo mogą Wam pomóc osoby, które Was zaprosiły na to spotkanie. Ale ja chciałem Państwu przedstawić ofertę do zainwestowania, gdzie możecie mieć swój własny hologram. Jest to oferta dla osób, które mają troszeczkę grubszy portfel, bo to jest inwestycja na poziomie 5000 dolarów z dyskontem 1 do 100. To jest dyskonto na poziomie roku 2018. Ta promocja jest tylko jeszcze przez najbliższe dwa dni, bo zostało nam
czas do 21 lutego. Drodzy Państwo, mamy dwa dni, no bo ten dzisiejszy dzień już jest ku końcowi. Możecie jeszcze sami albo przekazać te informacje rodzinie, znajomym, partnerom, że jest taka możliwość, że możecie jeszcze zainwestować w nasz transport na poziomie roku 2018 z takim dyskontem, gdzie możecie mieć własny hologram, gdzie zaznaczycie swoje miejsce w historii i gdzie, drodzy Państwo, możecie ten swój udział mieć na dwa sposoby. Mianowicie, pierwsza to jest inwestycja na poziomie 5000 dolarów z dyskontem 1 do 100 daje nam 500 tysięcy udziałów, wróć. I inwestycja na poziomie 5000 dolarów w 10 comiesięcznych ratach po 500 dolarów, również z dyskontem 1 do 100 daje nam 500 tysięcy udziałów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które są zarejestrowane i zweryfikowane, więc jest niewiele czasu, więc wykorzystujcie ten czas, moi drodzy, maksymalnie. I jeżeli macie taką możliwość, promujcie nasz biznes, zapraszajcie do inwestowania, bo jest to przyszłość dla Was i dla Waszych najbliższych. Ja gorąco polecam Wam ten sposób inwestowania, bo to jest również nasza przyszłość, możemy myśleć o swojej jesieni życia, a także o naszych dzieciach. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Życzę rozważnych, dobrych myśli i inwestycji. I dziękuję wszystkim serdecznie. Janusz Tomczyk.